Krakowie plotkują, że show Żak to jedna z najlepszych audycji satyrycznych w kraju, a podobno nawet w Europie. Polecam, podlizywał się Marcin Daniec. Hej, hej, witamy Was bardzo serdecznie w nowym odcinku. Co w programie? Dzień Darwina, Dni Nauki o Środowisku, Superhuman, Teatr Kloszard, Kulturalny Student, Dzień Języka Ojczystego, Zawody Programistyczne. Cześć, jestem Kinga i będę prowadzić ten odcinek. A teraz skrót wydarzeń. Aż 22 studentów UWM otrzymało stypendia ministra nauki i szkolnictwa wyższego za wybitne osiągnięcia. Jest to najlepszy wynik naszych Żaków od 7 lat. Profesor Wojciech Maksymowicz, dziekan Wydziału Nauk Medycznych, dołączył do grona laureatów statuetek Świętego Jakuba. Nagrodę otrzymał w kategorii nauka. Za 2 lata polskie ośrodki naukowe poddane zostaną zmierzeniu ich wartości i potencjału naukowego według nowych reguł. Na UWM odbyło się spotkanie prorektorów do spraw nauki uczelni przyrodniczych i rolniczych poświęcone przyszłej parametryzacji. Utworzenie Uniwersyteckiego Centrum Kultury. Kształcenie studentów z większym uwzględnieniem potrzeb miasta i regionu. Promocja oraz idea Zielonego Miasta. To pola, na których UWM chce ściślej współpracować z ratuszem. Wydział Nauk o Środowisku otworzył swoje podwoje dla wszystkich chętnych. No mamy nadzieję, że zainteresujemy młodzież nie tylko studiowaniem, ale również zbudzimy w nich taką chęć podążania za nauką. Większe zainteresowanie jest ćwiczeniami laboratoryjnymi, bo wiadomo, to jest ciekawsze dla młodzieży. Także tak naprawdę nasze laboratoria, pomimo tej przerwy semestralnej sesji, tętnią życiem. Doskonała kadra naukowo-dydaktyczna, doskonałe osiągnięcia i dydaktyczne, i naukowe, także zapraszamy wszystkich, nie tylko na dni otwarte. Czy wy też znacie 50 twarzy polonisty? My poznaliśmy je podczas świętowania 45. rocznicy polonistyki w Olsztynie. Żaden człowiek nie jest samoistną wyspą, jaki to dren. Lubię mieć kontrolę. Dzień Języka Ojczystego, czyli co? To jest taki dzień przypomnienia, że język jest jak nóż. Można tym nożem kroić chleb, ale można tym nożem ugodzić. Który skrzywdziłeś? Studenta prostego. Obchodząc ten dzień, organizujemy konkursy. Matki karmią pulchne dzieci słodkim mlekiem, dyskutując o najmłodniejszych modelach wózka. Pod prysznicem czekać na nigdy nie wyszły teoret. Staram się łamać utarte schematy, bo wszystko już zostało pewnie opisane, tylko trzeba znaleźć nowe spojrzenie na to. Poza tym chcemy pokazać problematykę językową, którą się zajmują nasi pracownicy. Dlatego podczas Dnia Języka Ojczystego mogliśmy posłuchać wykładu pod tytułem Jak pognębić wroga publicznego. Zaczęto wyciągać argumenty biblijne, zaczęto go zwać kazirodem. I dyskusji na temat przyszłości absolwentów filologii polskiej. One. Mathematics is the language of nature. Na pewno wśród nich ukrywają się bardzo zdolni programiści. Czy chciałby Pan mieć takich studentów? No ja myślę, że tak. Oczywiście każdy chciałby mieć studentów zaangażowanych,
którzy są hobbystami. Chcecie założyć swój mały Microsoft? No jeśli będzie taka możliwość, to tak. Zobaczymy, jak mały to będzie Microsoft, ale w przyszłości możliwe, że będziemy coś robić związanego z informatyką. Matematyka i ogólnie przedmioty ścisłe dla mnie są o wiele lepsze niż humanistyczne, bo nie trzeba się nic uczyć na pamięć i tylko to trzeba zrozumieć. This is insanity, Max. Or maybe it's genius. I have to get that number. Hold on, you have to slow down. Możesz się nazwać małym geniuszem? Ja wiem, małym. Czy możesz nazwać się geniuszem? To bardzo ciężko odpowiedzieć na to pytanie. Nie wydaje mi się. Chociaż może kiedyś się takim okaże. Teoria rozwoju tworzona przez Karola Darwina do dziś jest uznawana za fundament nauki o ewolucji organizmów. Jest też przedmiotem sporu pomiędzy darwinistami i ich przeciwnikami. Czy zebrani w klubie bakalarium naukowcy doszli do porozumienia, można było się dowiedzieć podczas Dnia Darwina. Teoria ewolucji do tego znakomitym przykładem, że interesuje i filozofów, i biologów, każdego oczywiście w innym sposób, i teologów, a naszym pomysłem jest wyjście do kawiarni, czyli wyjście poza mury akademickie, bo tam też oczywiście spotykamy się ze studentami. No tak, ewolucja. Jest to teoria, która mówi, że siłą sprawczą, główną ewolucji jest dobór naturalny, który powoduje, że przeżywają organizmy lepiej przystosowane, takie, które mogą wydać więcej potomstwa, takie, które oczywiście są zdolne do rozmnażania. Mogę powiedzieć tylko, że teoria ewolucji Darwina ustawiła człowieka razem z innymi zwierzętami w takim właściwie pochodzie ewolucyjnym. Było w dużej mierze zasługą Darwina pokazanie, że pewna logika istnienia i człowieka, i innych organizmów w świecie sprowadza się do dostosowywania się do warunków. Czy my z tego jesteśmy w stanie wysnuć wniosek, co nas czeka jako gatunek, jako gatunki? Nie. Marcin Daniec ponownie zagościł na deskach Centrum Konferencyjnego. Uniwersytecie Uniwersytetu giganci, szpanerzy, ale z małym dzieckiem na kabaret dla dorosłych? Co to ja jestem, Pokemony? Ponieważ jest bardzo dużo młodzieży, chcę wam powiedzieć, że nie Mariolcia była pierwszym blenderem w kabarecie, tylko Genevefa Pigwada, pamiętacie? No. Przepraszam, ma pani wnuka? No to niech pani dziękuje Bogu, bo by wnuczek przyszedł ze szkoły, czerwona torebka, łajdzie. Pinky winky. Przepięknie pozdrawiam moich młodszych kolegów. Życzę państwu wszystkiego dobrego, zdobywania wiedzy, bardzo fajnych wykładowców, którzy będą stawiali tylko piątki i szóstki i nigdy nie będą się czepiali, że czegoś nie umiecie w poniedziałek, bo przecież to bardzo proste. Byliście na kabarecie w sobotę w dyskotece, a w niedzielę byliście na bardzo uroczej imprezie w akademiku. No to jak to się nauczyć? Serdecznie wszystkich pozdrawiam i podobno będzie lepiej. Huraganie dziejowych zamętów w morzu słów i przepisów kagańca. Macie zawsze sprawdzoną ekipę. No ciekaw jestem. To kabaret Marcina Daniecka. Cześć, tutaj Teatr Kloszard. Zapraszam serdecznie na relację z próby naszego spektaklu pod tytułem Samotnik. Ostrzegamy. Po naciśnięciu następnego guzika decyzja zapadnie nieodwołalnie. Wszyscy są gotowi. Nasz spektakl ukazuje możliwą przyszłość świata, jak ludzie po prostu są zrozpaczeni. Wybraliśmy 10 najlepszych scenariuszy, które wydawały się według nas najbardziej interesujące i potem drogą głosowania wybraliśmy właśnie ten. Tylko niech nie zwraca pan uwagi na to, że jest w ciąży. W ciąży? Byłoby cudownie mieć żonę w ciąży. Moim zadaniem jest stworzyć atmosferę rodzinną w domu samotnego sama. Witaj, tatusiu! Wcześniej dzisiaj wróciłeś do domu.
Już niebawem też jedziemy na przegląd do Krakowa i liczymy bardzo, bardzo na wygraną, więc teraz ostro trenujemy. Dobrze, dobrze. Witaj, tata. Zapraszamy wszystkich chętnych na nasze przedstawienie. Odbędzie się ono 1 oraz 8 marca o godzinie 17:30. Gorąco zapraszamy. Up in the sky! Look! It's a bird! It's a plane! It's Superhuman! Na Wydziale Humanistycznym wystartował konkurs Superhuman. Każdy ambitny i utalentowany student może zgłosić się do udziału. Humaniści to nie są osoby nudne, to nie są osoby pozbawione możliwości takich kreacyjnych, ale to jest właśnie ktoś zupełnie inny, który nie tylko koncentruje się na nauce, ale również i realizuje się w innych płaszczyznach, na przykład kulturalnych, realizuje się jako wolontariusz, pomaga osobom, które tego potrzebują. Rozmawiamy z jedną z uczestniczek konkursu Superhuman. Cześć, Marto. Cześć. Jakie masz zainteresowania? Z czym startujesz? Interesuję się szeroko pojętym dziennikarstwem, naukami humanistycznymi, chociaż nie ograniczam się tylko do tego. Interesuję się również historią, wieloma dziedzinami humanistycznymi. Dlaczego wzięłaś udział w tym konkursie? Pomyślałam sobie, że kiedy podzielę się z szerszym gronem osób tym, co robię, to kogoś być może zainspiruje. Trzymamy za Martę kciuki, a studentom przypominam, że zgłosić się można jeszcze do 31 marca, a więcej informacji na stronie Uniwersytetu. Jesteśmy w Starej Kotłowni na wernisażu wystawy Julii, Natalii i Stanisława Andrzejewskich. Wystawa nosi tytuł To jest nasze miejsce, a my dowiemy się, co to oznacza dla samych autorów. To jest nasze miejsce. Ta nazwa mówi o bardzo konkretnym miejscu, gdzie osiedliśmy. Jest to wieś Pelnik, około 30 km od Olsztyna. W cudownym lesie na polanie mamy gospodarstwo, które jednocześnie jest naszą pracownią. Te fotografie to jest część mojego dyplomu licencjackiego, który obroniłam już jakiś czas temu w Warszawie na Akademii Sztuk Pięknych. I tematem, którym się w ogóle poruszam w fotografii, jest dom i jego otoczenie. I taka potrzeba oswojenia miejsc, potrzeba w zasadzie każdego człowieka na posiadanie własnego jakiegoś miejsca. Ja pracuję bardzo intuicyjnie, ponieważ mówię o rzeczach bardzo nacechowanych emocjonalnie, czyli właśnie dom, przyroda, drewno, to są sensualne wszystko pojęcia w ogóle. Nie posługuję się szkicami, przygotowaniami i tak dalej, tylko czekam na moment, kiedy jestem pewna, co mam zrobić i mam wrażenie, jakbym zaczynała myśleć dłońmi. Wystawę można oglądać w Centrum Ekspozycyjnym Stara Kotłownia do 13 marca. Szążak, tak? Szążak. O! Może brzucha mi widać brzuch, czy nie? Bo mam mieć, powinnam mieć ciągle. To wywiad do studenckiej gazetki, Pani Grey. Czemu zawdzięcza Pan swój sukces, Pani Grey? Lubię czytać książki. Jesteś wolna. Tylko powiedz mi, dlaczego ty nie chcesz się otworzyć przede mną, Grey? A co jeśli zostanę? Pokażę ci swoje polonistyczne fantazje. Christian? Ostrzeż.